nie znam. Po pierwsze jest to spotkanie, w którym Stowarzyszenie Pomorskich Sołtysów spotyka się po to, żeby rozmawiać na temat przyszłości, jak sądzę, bo przynajmniej tak to wynika z treści komunikatu, który do mnie dotarł. Po drugie mamy wspólnie zastanawiać się, jak sołtysi wpisują się w ten klimat samorządu terytorialnego. Na ile ich rola jest istotna i ważna. Moim zdaniem jest istotna i ważna. I o tych wszystkich elementach, jak sądzę, będziemy dzisiaj rozmawiać. No oczywiście ona ma jeszcze charakter taki bardziej uroczysty, związany z wręczaniem medali, orderów. No, to jest jakby element dodatkowy tego spotkania, równie ważny. Tak jak powiedziałem, uważam, że rola sołtysa jest nie do przecenienia. Jest to osoba po pierwsze wybierana w wolnych wyborach przez mieszkańców w podobny sposób, jak jest wybierany wójt, jak jest wybierany samorząd gminny, czyli radni. Ja uważam, że jest to osoba, która może wiele zdziałać w środowisku, jeżeli to środowisko jednoczy, jeżeli ma jakiś pomysł na organizowanie i na rozwiązywanie problemów, które się przecież wszędzie pojawiają. Podczas tej konferencji chcemy podsumować współpracę, podziękować instytucjom, podziękować samorządom za współpracę, za udzielenie pomocy tym małym ojczyznom, a równocześnie wystąpiliśmy do ministra rolnictwa o uhonorowanie zasłużonych na rzecz rolnictwa, w pracy w rolnictwie oraz za wspieranie samorządów sołeckich w naszej codziennej po prostu pracy. Tak samo będzie 23 osoby odznaczone takimi medalami marszałka województwa pomorskiego za to, co robią dla małych ojczyzn, za to dzielenie się po prostu swoim czasem. Nasz sztandar, który tam pan widzi z tyłu, proszę pana, zawiera motto Jana Pawła II, którego dzisiaj mieliśmy odprawioną mszę dziękczynną za jego rychłą beatyfikację. I na tym sztandarze jest logo: człowiek nie jest wielki tym, co posiada, lecz tym, czym dzieli się z innymi. I właśnie ci sołtysi na co dzień, przez 24 godziny, bez względu na wojny światowe, gazowe, istnieją. To jest stowarzyszenie, najstarsza instytucja samorządowa o ponad 700-letniej tradycji. I to dzisiaj chcemy o dokonaniach, o tym, co nas boli, o naszych po prostu problemach. Chcemy wspólnie dyskutować, żeby wypracować jak najlepszy model dalszej współpracy. Jeżeli chodzi o wieś i w ogóle strukturę wsi, to jest bardzo znana i startując do wyborów w samorządzie, liczyłem się z tym, że właśnie te tematy będą mi najbliższe i dlatego staram się być blisko tym wszystkim rzeczom, które się dzieją na wsi. Sołtysów bardzo szanuję, bo jest to najważniejsza władza na dole i to są właśnie osoby najbardziej oddane, wiedzące, co w danym środowisku jest potrzebne, co się dzieje. I stąd dzisiaj konferencja, która ma na celu skoordynować te działania na dole, a właściwie kiedy będzie skoordynowany dół, to tak jak w piramidzie, dół będzie szeroki, mocny, to i piramida będzie wysoka. I myślę, że jest to bardzo potrzebne. I potrzebny jest udział nas, samorządu województwa pomorskiego, żeby wiedzieć, co się dzieje, jakie są potrzeby. Światowe, gazowe, inne. My jesteśmy zawsze wśród swoich mieszkańców. Jesteśmy przekazicielami umożliwić wymianę poglądów, bo proszę państwa, tych problemów, poglądów jest bardzo dużo. Liczymy na to, że przedstawiciel Radzyny Sołeckiej i Senatu Rzeczpospolitej są w roku 2010. Przywitajmy go oklaskami. Dużych inwestycji potrzebnych ludziom do życia, więc drogi, szkoły, wodociągi, oczyszczalnie ścieków i tyle innych, jeszcze wiele inwestycji potrzebnych ludziom. Wykonaliśmy bardzo wiele i to chwała wszystkim samorządowcom, którzy tę pracę wykonywali łącznie z swoimi mieszkańcami. I drugi, chyba najważniejszy cel, albo jeszcze ważniejszy niż ten pierwszy, mianowicie to jest budowanie więzów lokalnych pomiędzy mieszkańcami w poszczególnych wioskach, sołectwach, gminie, czy też powiecie i regionie. Wydaje się, że budowanie więzi lokalnych to jest najważniejszy cel, który przed nami, i ten proces rozpoczął się 21 lat temu. I to budowanie, można powiedzieć, w wymiarze i ogólnopolskim, i wojewódzkim jest
kontynuacją tego, co wszyscy wyczuwaliśmy od dawna, więc budowanie w oparciu o wartości. Wartości, które towarzyszą nam przecież od zawsze w różnych relacjach. A więc to jest to miłowanie swojego miejsca urodzenia, to jest nawiązywanie do historii, tradycji, a co ważne też i dla Pomorzan, to posługiwanie się także językiem regionalnym kaszubskim, który w 2005 roku został oficjalnie zatwierdzony i jest obowiązującym prawem w Polsce. To jest nasze wspólne budowanie i w tym budowaniu oczywiście znaczącą rolę mają sołtysi, bo bez pracy sołtysów na tym poziomie lokalnym trudno mówić o budowaniu całej społeczności i samorządności wiejskiej. Reprezentujecie akurat takie środowisko, które ma niebagatelną rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. To znaczy takiego społeczeństwa, które jest świadome swoich celów, które jest świadome swoich korzeni, które chce współpracować i wpływać, bezpośrednio wpływać, albo mieć bezpośredni wpływ na zmiany w otoczeniu, w którym Państwo żyjecie. Ponad 1500 członków tego stowarzyszenia najlepiej o tym świadczy, że ta liczba najlepiej o tym świadczy, że Państwo chcą dzielić się swoimi troskami, że chcecie dzielić się swoimi doświadczeniami, że chcecie po prostu współpracować. To jest wielki kapitał społeczny, który dostrzegamy zwłaszcza w małych środowiskach, na wsi, w gminach wiejskich, w gminach miejsko-wiejskich. Wielki kapitał społeczny. Jeśli dzisiaj mówi się o rozwoju regionalnym, o rozwoju na przykład województwa pomorskiego, to często jednym tchem mówimy autostrady, linie kolejowe, wielkie oczyszczalnie ścieków, albo drogi krajowe, albo też i mniejsze drogi. Także najczęściej mówi się o infrastrukturze. Ale największe pokłady, największe zasoby, które mogą pchnąć jeszcze szybciej do jeszcze szybszego rozwoju społecznego, tkwią w tak zwanym kapitale społecznym. Co się za tym kryje? Wola współpracy pomiędzy państwem, umiejętność wiązania interesów poszczególnych jednostek w jeden interes publiczny, w jeden interes społeczny, to także zaufanie. Najczęściej to zaufanie obserwujemy właśnie w takich środowiskach, które państwo reprezentują. Niech ten skromny kapelusz, który za chwilę pan marszałek od nas otrzyma, symbolizujący władzę sołtysa Kierdziołka, którego kiedyś nasi wszyscy, że tak powiem, no, oglądali, też podziwiali, przynosić będzie panu marszałkowi szczęście w sołtysowaniu województwem pomorskim i w życiu osobistym. Szczęść Boże. Ciebie, z całego Pomorza, my, ludzie Pomorza, mamy prawo być dumni z własnej tradycji i ja jako gdańszczanin mam prawo czuć się dumny z tego, co Państwo robicie i chcę powiedzieć, że jestem z tego powodu naprawdę bardzo dumny i cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj z Wami, mogę to powiedzieć. I dlatego też formułuję bardzo czytelną prośbę od nas, ludzi z Pomorza, ale również ludzi, którzy aspirują do reprezentowania Was, ale i obywateli tam w Warszawie, którzy pracują na rzecz rozwoju całego kraju i rozwoju Pomorza.
Chcę was prosić, abyście nie zapominali o kultywowaniu tej lokalnej tradycji, kaszubskości, kociewiakości, jeżeli tak można powiedzieć, naszej po polsku, naszej tożsamości pomorskiej. Bo bez waszej pracy żaden nasz wysiłek, tam nawet w Warszawie, chociaż będziemy się starali o to Pomorze walczyć rękami, nogami i wydzierać jak największe obszary, również środków, jak największe środki na rzecz naszego rozwoju. Ale bez waszej pracy, takiej tu na dole, najważniejszej, z ludźmi, nie będziemy rozwijali naszego Pomorza tak, jak byśmy chcieli. I ta żółta flaga z czarnym gryfem pomorskim nie będzie pływała tak dumnie, jak byśmy chcieli. To, co robiłem, nigdy nie liczyłem na zasługi. Jestem bardzo wzruszony tym. Po prostu robiłem dla ludzi biednych i chorych i wielu takich, co potrzebowali pomocy. No i w samorządzie działam też. Jestem trzecią kadencję radnym i sołtysem również. Jestem gmina Cewice. No i naprawdę dla mnie to jest wielki zaszczyt. Nie myślałem. Doceniona, naprawdę dziękuję i cieszę się. No zasługi dla rolnictwa, ogólne zasługi dla rolnictwa. No działanie, no sołtysów działanie, jak mówił pan prezes nasz, to my musimy, jak to się mówi, od początku, jak to się mówi, jesteśmy tą prawą ręką gminy i także nasze działanie, jak to się mówi, od domu się zaczynają.